Hejo, jestem Lisiczka i witam Was dzisiaj w kolejnym, już chyba szóstym odcinku Bad Dream Fever. Ostatnio znaleźliśmy jeden obraz, który można wstawić do galerii. Możemy... O! Okej, okay, mam jeszcze jeden obraz. Jakaś historia. Ja mogę coś zrobić. A, mam czarną farbę. O! Zacny trunek. Alkohol tak przyjemnie drażni przełyk. Tego mi było trzeba. Do rumu mu daleko. Ale czego można wymagać od takiego szczura lądowego jak ty? Nie zostawię cię jednak z pustymi rękami. Znaj łaskę pirata. Weź tę starą mapę. Podobno wskazuje lokalizację skarbu. Nie ma tam nic szczególnie cennego, jednak takiemu obdartostowi jak ty powinno wystarczyć. Radzę ci nie testować dużej mojej cierpliwości, zjeżdżaj! Jak będziesz kopał, to uważaj, żeby nie rąbnąć się w dupę łopatą. Droga do skarbu nie jest opisana precyzyjnie. Musisz wykazać się intuicją. Brakuje mi dwóch obrazów w galerii. Ja wiem, gdzie będzie chyba ten skarb. Tak! Wykopałam skarb. Mam sakwę. Okej, wracam do galerii. Całkiem spoko nam teraz idzie. Brama to jest teraz osobna... Jak się złości. Okej, czyli to jest ta brama po prostu. Mogę połączyć sakwy. Czy mogę coś zrobić teraz z tymi pieniędzmi? Mam ich tyle, że to po prostu masakra. Teraz szukamy piątego obrazu. I cały czas mi się minimalizuje ta gra. Ale spoko, przyzwyczaiłam się. Nie jest gotowe. Zastanawiam się. Gdzie jeszcze mogłam znaleźć coś, co potrzebuję? Gdzie jeszcze? Na tablicy na pewno widziałam coś z tym 4 plus 4 równa się 8. Ale nie wiem, jaka ta muzyka. Ale nie wiem. Co i jak i gdzie? Więcej obrazów już mi się nie uda domalować. Tam dalej nie mogę, ptaka nie mogę. Nic nie wyłowię, ała. Chciałam tylko wrócić. O, mam! Patrzcie go. O,
Okej, i znowu kliknam. Świetnie. Jak zwykle. Słyszeliście to? Aż miałam dreszcza. Taki nieprzyjemny to był dźwięk. O fuj! Zakrwawione płótno mam. Chciałaś krew, nie? Fuj! Wow! Stara zaschnięta krew na jeszcze starszym i stęchłym płótnie. Nie mogę się doczekać, aż zabiorę się do badania. Z taką jakością materiałów na pewno będą bardzo rzetelne. Dzięki za świetną próbkę. Pójdę zrobić wstępną ekspertyzę. Poczekaj tu. To zajmie sekundkę. Jesteś pewna, że robisz tam testy, bo to brzmi jakbyś... Po prostu poszła się załatwić. Analizując ostatnie wydarzenie, wysnułam pewną hipotezę. Jest dość nietypowa. Zanim powiem ci, o co dokładnie chodzi, muszę się jednak upewnić. Żeby ją sprawdzić, potrzebujemy czegoś naprawdę mocnego, nieoczekiwanego. Musimy wywołać krytyczny błąd. Potrzebujemy czegoś, co złamie podstawowe prawa obowiązujące na świecie. Tak wiem, brzmi jak wariatka. Ale z całym szacunkiem, to ty gadasz z obrazami? Dostarczasz mi śmierdzące i poplamione płótno jako próbkę krwi? No ale dobra, nie oceniam. Wiesz, cała ta sprawa z eksplodującym ci twarz tuszem, możliwe, że nieco się przyzwyczają do twoich małych urojeń. Kto by przypuszczał, że użycie lekko toksycznego środka czyszczącego może wywołać skutki uboczne? Zresztą, nawet jeśli płyn do czyszczenia toalet, którym zmyłam z ciebie tusz, pobrócił nieco twoją wyobraźnię, co z tego? Nieszablonowe podejście to twoja specjalność, a ja jedynie rozwinęłam twój potencjał. Świetnie nadajesz się do tego zadania. Zrób coś na pozór małego i nieszkodliwego, lecz jednak pociągającego za sobą poważne konsekwencje. Liczę na ciebie. Co ja mam zrobić? Coś, co będzie z pozoru? Małe i nieszkodliwe, ale pociągnie duże konsekwencje. Co? Nie pomogłaś mi! Uczeń to geniusz, znaczy skończony nieuk i ignorant. Jednak właśnie takiego myślenia teraz potrzebujemy, nie można chyba zrobić gorszego błędu. Musimy podzielić przez zero, tak? Kolę na tablicy, może. Czekajcie, co on tam miał zapisane, bo nie pamiętam. Jeszcze zobaczę tutaj. Mam dużo monet. Do czegoś mogłabym je chyba... Puścilibyście mnie. Kredki nie? Też nie? Dobra, jak tam chcesz.
przypominam sobie, że na przystanku znajdowało się coś, co umożliwi nam wywołanie błędu. W obecnej chwili nie ma tam co wracać, a tutaj? Wyłączysz mi też tą lokację? Nie? Ok, jest 2 plus 2, 7 minus 1. 2 razy 4 i 10 na 0. Wiedziałam, że da się zmieniać ten środkowy też. Wiedziałam! Moja hipoteza się potwierdza. Wirus, który spustoszył to miasto, nie jest biologiczny, a cyfrowy. Cały ten świat to symulacja, zwykła gra komputerowa. No tak, ty przecież wiedziałeś o tym od samego początku. W końcu świadomie zainstalowałeś i włączyłeś tę grę. Jednak dla mnie to prawdziwy przełom. Jestem jak Newton, któremu spadło na głowę jabłko. Obserwowałam otaczający mnie świat i wyciągałam wnioski. Nie dość, że odkryłam prawdziwą naturę rzeczywistości, w której żyję, to jeszcze wspaniale spełniałam swoją rolę. Pomyśl o tych zadaniach, które ci zlecałam. Dzięki mnie pewnie uważasz, że to najlepsza gra, w jaką przytrafiło ci się grać. Na pewno czułeś się taki spełniony i dumny z siebie, rozwiązując zagadki. Ale spokojnie, skupmy się i podsumujmy to, co już wiemy. Żyje w wirtualnym świecie, więc autor musi mieć wcześniejsze wersje projektu. Wystarczy znaleźć go i przekonać, żeby przewrócił którąś z nich. Taką, gdzie wszyscy ludzie żyją, lokacje nie są zdewastowane przez tusz. Musimy odszukać autora, dowiedzieć się, jak ma na imię autor tej gry. Nie wiem, gdzie powinieneś rozpocząć poszukiwanie, ale jestem pewna, że można znaleźć gdzieś w projekcie. Ja tymczasem nacieszę się moją nową wiedzą. Może nawet odblokuję jakieś dodatkowe opcje albo ukryte tryby gry. Powodzenia! Wywołany przez ciebie błąd musiał przyciągnąć uwagę autora. Wygląda na to, że za pomocą tych dziwnych oczu monitoruje przebieg gry. Fajne dźwięki. Te oczy wywołują u mnie ciarki. Znalazłam jedno w swojej łazience. To mój problem? Właściwie mam zrobić? Znaleźć imię autora. Coś wyraźnie blokuje dostęp do niektórych lokacji. Nic na co nie poradzimy. Po prostu udaj się do tych miejsc, które są odkryte. Gdybyś pilnie potrzebował mojej pomocy, kliknij krótkofalówkę. Na pewno się odezwę. Przepraszam. Nie patrz na mnie! Tu go nie ma. Autor w całości stworzył to miasto, jednak dziwnym trafem w historii nie ma o nim żadnej wzmianki. Nie patrz! Te obrazy pochodzą z poprzedniej gry naszego autora. Niestety nie są podpisane.
Podwójne. Dobra. Byłam w szkole. Do parku nie mogę. Na przystanek mogę. O, dziękuję. Kliknęłam. Dobra, nieważne. Nie mogę iść do domu? Do szkoły też nie? No nie no, w tych książkach nigdzie nie ma podpisu autora. Okej. Myślałam o tym, ale poznaliśmy imię autora. Teraz przydałaby się książka telefoniczna, sprawdzimy w niej adres. Nie wiedziałam, że to będzie takie proste. Gotowe. Ten napis na przystanku, nie widziałam go tutaj wcześniej. To musi być sprawka autora. Sama z tymi wiadomościami pół projektu. Wyraźnie nie chce, byś widział grę w takim stanie i stara się cię je wyprosić. Musimy zająć czymś jego uwagę, wtedy odzyskamy trochę swobody. Jakby tego było mało, mam jedno oko w swojej łazience. Poranna kawa jest już gotowa do rozstania się z moim ciałem. Na szczęście mam pewien pomysł. Szperając w kodzie znalazłam ukrytą opcję. Daj mi chwilę, spróbuję włączyć. Bądź gotowy za 3, 2, 1... Czy ktoś się włamał do mojego komputera i przestawiał mi coś w grze? Chyba się udało. Sprawdź okno ekwipunku. Chyba wiem, dlaczego ta opcja znalazła się w śmietniku. Autor zrezygnował ze stworzenia gry wieloosobowej dawno temu. Być może uda ci się jednak przywrócić tą funkcję do stanu używalności. Tego się obawiałam. Opcja wielu graczy jest nieaktywna. Musisz ją naprawić. What? Te oczy ciągle wodzą wzrokiem za kursorem. Nie zdziałasz zbyt wiele, będąc pod nieustanną obserwacją autora. Czekajcie, przez chwilę mam... Nie mam pełnego ekranu. Niech to, kurde. Myślałam, że jak dam... Żeby... Myślałam przez chwilę, że to będzie działać podobnie do... Do niektórych innych tego typu gier. Że jak... Wyłączę pełen ekran, to będę mogła przesunąć coś poza ekranem. Dobra, w innej jakiejś lokacji. W parku nie. W szkole nie. Został mi tylko sklep. Okej, tutaj mamy tego potwora. Do sklepu mi też nie wolno. O, patrzcie go. A loda mogę? Czekoladowego? Do galerii też mi nie wolno.
pokoju też jest oko, dobra. Muszę jakoś przywrócić grę wieloosobową. Okej, zobaczmy to. Jeszcze raz. To jest na pewno lokacja, do której mogę wejść. Czyli do tych dwóch lokacji tylko mogę wejść. Aaa, nie wiem. Dam wam skarb. Dobra. Ja w każdym bądź razie kończę ten odcinek. Dosyć tego. Ja potrzebuję odpocząć sobie. 3 odcinki pod rząd nagrywane to jest jednak troszeczkę dużo. Zaczynam się gubić. Jest też już późno. Po północy. Więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeżeli się wam podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić komentarz. Bardzo chętnie czytam wszystkie komentarze i komentarzami pokazujecie mi, że gra się wam podoba i chcecie więcej. I trzymajcie się, do zobaczonka. Pa, pa!